Reprezentacja Krzystynia, Kasprzak, Żabiałowicz, Huszcza, Jankowski, Stachyra, Franczyszyn, Dołomisiewicz, Kołcz, Spychała. Gdzie są chłopcy no z tamtych lat? To na pewno był 85 rok. A skąd pan to wie? Po tym kombinezonie. 85? Albo nie 85. To był, ja już jeździłem w Lesznie i wtedy chyba kombinezon mój szedł do naprawy i chyba w Darka Balińskiego kombinezonie jeździłem. Wiem, że takiego nigdy nie miałem, ale tu pożyczałem, wiem, że od Darka Balińskiego. Ale reprezentacja mega. No i tu pytam, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Takiego żużla nam trzeba, panie Janku. No właśnie, oto też między innymi, jak ktoś mi kiedyś zaoferował pracę w klubie jakimś, ja mówię, ale na moich warunkach. Nie na tych warunkach, jakie są obecnie, tylko na tych, no nie, to już nie wchodzi, to mówię, to nie. Ja nie będę robił tego, co uważam, że źle bym robił, tak? Ja nie chcę słodzić tak bardzo, ale wie pan, że czas minął, a pan się za bardzo nie zmienił. Nie, no. Wie pan, czas mnie posunął mocno, oj, fes. W plastronie reprezentacji Polski, no... To jest Zielona Góra, to tak. Po kombinezonie pan poznaje? Tak, po kombinezonach najczęściej. No. Drodzy państwo, dzień dobry, kłaniam się pięknie. Dzisiaj, jak już zdążyli się państwo zorientować, moim i państwa gościem jest znakomity przed laty żużlowiec. W latach 80. jeden z najlepszych w kraju. 17 medali mistrzostw Polski, w tym 5 tytułów drużynowego mistrza Polski. 4 tytuły mistrza Polski w jeździe parami. 2 srebrne medale indywidualnych mistrzostw Polski. I tak mógłbym wymieniać te sukcesy. Pan Jan Krzystyniak, dzień dobry panie Janku, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, szanowny gościu, mieliśmy przyjemność sobie powspominać jakiś czas temu w leszczyńskim ratuszu pana żużlową karierę w dwóch częściach. Kto z państwa nie miał jeszcze okazji obejrzeć tego odcinka, znajdziecie go na magazynie Żużel na naszym kanale na YouTubie. Warto wrócić do tematu. A ja dzisiaj, żeby już nie powielać tych tematów, przyznam się szczerze, poprosiłem kibiców o zadawanie pytań, bo pochwaliłem się, że będę miał okazję, przyjemność z panem się spotkać, powspominać stare, dobre czasy, a że w tym roku piękny jubileusz, 85 lat, obchodzi Unia Leszno. Wspominamy te żużlowe czasy i tu nie chodzi tylko o Unię Leszną, w ogóle o żużlową karierę. Wcześniej już byli tutaj u nas w bibliotece w Lesznie Roman Jankowski, Ryszard Buśkiewicz, Grzegorz Sterna, Dariusz Baliński, cała ta plejada żużlowców będą następni. Panie Janku, byłem miło zaskoczony, że tych pytań tak dużo spłynęło i to pytają o pana kibice z Zielonej Góry, z Leszna, z Rzeszowa, z całej Polski i często przewijają się te słowa szacunek, wielkie dokonania, żużlowy mistrz, było pięknie. No i tak, jeżeli pan pozwoli, będę pytał o wszystko, będę takim przekaźnikiem. Niektóre pytania mogą być trudne. Zgadza się pan? Zgadzam się. Proszę bardzo. Panie Janku, starszy brat podobno pana na stadion żużlowy zaprowadził. To tak gdzieś tam któryś z kibiców wyszukał w jakimś wywiadzie prasowym czy internetowym. A pan jest z bliźniąt. To wszystko się zgadza? Tak, wszystko jest prawda. Zgadza się. Starszy brat też miał jakieś zakusy do żużla. Jak to rodzeństwo Krzystyniaków wyglądało? Nie, brat, właściwie wszyscy w domu... bracia, nas było czwórka w domu chłopców, byli wielkimi fanami tej dyscypliny. W pierwszej kolejności brat, który właśnie zaszczepił mi tą miłość do czarnego sportu, to było jeszcze w latach 60. Brat akurat był starszy ode mnie o 11 lat, także miał już prędzej kontakt z tą dyscypliną
I chyba to był rok 69. Zabrał mnie na pierwsze zawody żużlowe do Zielonej Góry. Miał taki motocykl. A nie, to już nie motocykl, a samochód. I zabrał mnie na pierwsze zawody żużlowe do Zielonej Góry. To był 69. rok. Nie wiedziałem, co to jest. Słyszałem często, bo w miejscowości, w której mieszkałem, pod Zieloną Górą, teraz to już jest Zielona Góra. Przedmieście Zielonej Góry, miejscowość Kiełpin. Słychać było często odgłosy dobiegające ze stadionu żużlowego w Zielonej Górze, po zależności, z której strony wiatr wiał, prawda? Także było często słychać i tylko słyszałem, i wtedy miałem możliwość obejrzenia na żywo, na oczy. No i to, co zobaczyłem, to praktycznie całe zawody obejrzałem z otwartymi ustami. Tak mi zafascynowałem się tą jazdą, tą prędkością, tym hałasem, tym zapachem, bo kibice często mówią, idą na stadion, żeby poddychać tym olejem, prawda? No to nie jest ten olej dzisiaj, który był wtedy, bo to był olej roślinny w tamtych czasach, inny zapach, i ten zapach faktycznie był bardzo przyjemny. Ten dzisiejszy to jest olej syntetyczny, typowy olej jak w każdym samochodzie na ulicy, i to jest ten zapach, który uważam, że no nie jest przyjemny, ale kibicom mimo wszystko ten zapach się podoba. Także no wtedy byłem na tych pierwszych zawodach, no i to i wtedy się zaczęło. Zaczęło się do tego stopnia, że nie opuściłem żadnych zawodów żużlowych. Do stadionu z tej mojej miejscowości było około 10 kilometrów. Nie zawsze brat mógł jechać, zabrać mnie na te zawody. No to rower, bracia, wszyscy, każdy miał w tamtym okresie swój środek lokomocji. Rower, no więc tymi rowerami jeździliśmy na te zawody żużlowe przed stadionem. Te rowery żeśmy w takim budynku, który do dzisiaj stoi, zostawiali i dalej szliśmy na piechotę do Zielonej Góry. To jest Racula, Zielona Góra, na marginesie. Andrzej niedaleko tam mieszka, gdzie te rowery były. No znaczy mieszka wtedy jeszcze nie, ale w późniejszym okresie. Teraz tak właśnie. Także każda impreza na pewno nie odbyła się bez mojej nieobecności. Panie Janku, czy to prawda, że brat bliźniak Alfred miał do tego żużla w tym pierwszym etapie, tym początkowym, jakby większy dryk, był bardziej przebojowy, był bardziej waleczny na torze? Czy tak było faktycznie? Tak było, tak. Jazda Fredka, Alfreda, no mówiło się Fredek, kibicom podobała się bardziej. To był taki człowiek przebojowy, waleczny na torze, który nie dysponował dobrymi startami, ale po trasie większość przeciwników obawiała się, zwłaszcza na torze zielonogórskim. No kibice nie pamiętałem, to był czarny tor, ci starsi na pewno, gdzie można było, drewniana banda, tak, po tym płocie całkowicie. I to w tamtym czasie to Alfred to był jedyny zawodnik, który potrafił tak sobie radzić z tym płotem w Zielonej Górze. Żaden inny zawodnik w falubazie, czy też przeciwnicy, którzy przyjeżdżali, nie radzili sobie z tym. Także on miał swoją ścieżkę na tym płocie tam skutecznie odrabiał straty na starcie. Panie Janku, jak to jest w życiu, na co dzień? Czy jak brat bliźniak, załóżmy, upadnie na tor, to brata bliźniaka tak samo boli? Bo już tutaj różne opinie i o to też kibice pytali. O, bardziej nawet boli. Bardziej nawet boli, jakbym sam się wywrócił, prawda? Bo to ja odczuwam. Ale każdy jego upadek, a te upadki najczęściej kończyły się u niego źle. Jakimś być może to związane było z genetyką ciała, nie wiem, z
kości, lekarze tłumaczyli mi później, że może te kości były bardziej kruche niżeli u mnie, bo moje upadki były no nieraz bardzo groźne. A ja wstałem, oczepałem się, nieraz oczy otworzyłem, patrzę, pełno wiórów na torze leży, a to leżały deski z tego płotu, który okalał tor. Deski się połamały, szyny się powyginały, a ja wstawałem i szykowałem się do powtórzonego, czy też do następnego biegu. U Alfreda to było troszeczkę inaczej. Te kontuzje kończyły się, te upadki kończyły się najczęściej kontuzjami, także każdy jego upadek przeżywałem bardzo, bo zaraz w głowie świtało to, że mogło się coś stać, tak? No i tak się działo, a że był potrzebny, to wiemy, w tamtym okresie różnego rodzaju blokady się stosowało. Lekarze, którzy obstawiali zawody, mieli do dyspozycji takie lekarstwa czy zastrzyki, gdzie dawano takie blokady, czy do następnych zawodów z bólem, gdy jechał, to te blokady otrzymywał. No i to wpłynęło na to, że w końcu ten organizm nie wytrzymał tego, no i musiał szybciej skończyć karierę. Na pewno test sobie w tym trochę pomógł, ja nie będę to ukrywał, bo po zakończeniu kariery, może to jeszcze lat temu, 15, on tak powiedział, mówi, Janek, no zmarnowałem sobie tą przygodę ze sportem żużlowym, mówi, ja mówię, no tak, pomogłeś sobie, tak, ale przede wszystkim te kontuzje, które odnosił, przyczyniły się do szybszego zakończenia kariery. Pana pierwszym trenerem był pan Stanisław Sochacki? Tak. Niektórzy twierdzą, że był trenerem szalenie wymagającym i podobno od was bardzo dużo wymagał, ale też podobno bardzo dużo wam dał jako takiej wiedzy, doświadczenia. Tak było w rzeczywistości? Do dzisiaj będę mówił wszem wobec, że był to... miałem do czynienia z wieloma trenerami w Polsce, prawda? Ale uważam, że to był najlepszy trener, jaki stał na mojej drodze w tej przygodzie z czarnym sportem. To nie był tylko trener, prawda? To był również wychowawca. On nas nie uczył tylko, jak jeździć na tym motocyklu, jak się zachować na torze w różnych sytuacjach, ale to był człowiek, który uczył nas życia. Życia poza torem. Dochodziło do tego, że on nawet przyjeżdżał do domu, sprawdzał, czy jestem w domu. Uczył, jak żyć w tym życiu już dorosłym, bo to wiadomo, to już 20-latkowie i więcej, to już są dorośli ludzie. I on próbował w jakiś sposób nas ukierunkować w tym życiu, nie tylko sportowym, ale tym życiu prywatnym. Ale miał pan na tyle odwagę pójść do trenera ze swoimi prywatnymi problemami, zapytać go, co zrobić, w którą stronę podążyć? Tak, z każdym problemem. Ja mówię, to był wychowawca, no niemalże jak ojciec, jak drugi ojciec i z wieloma problemami, nie tylko problemami sportowymi, ale też problemami życiowymi. Ja wiem, że miałem dwa takie poważne i on, no to po treningu usiądziemy sobie, porozmawiamy i tak to się odbywało, że potrafił pomóc nam również pokonać problemy z życia prywatnego, nie tylko sportowego, tylko życie prywatne również potrafił w jakiś sposób nam pomóc, żeby i on wiedział, czy to pomoże, czy nie pomoże. Stanisław Sochacki, to ten pan budował ten wielki falubas w tamtych czasach, w latach 80., gdzie zdobyliście pierwszy raz Mistrzostwo Polski. To były, niektórzy mówią, no to były młode źrebaki, bo pan chyba miał wtedy 23 lata, ten pierwszy tytuł mistrzowski. W 78 roku pan zdobywa licencję, a początek lat 80. jest pan drużynowym mistrzem Polski. Zielona Góra pewnie oszalała, rok później znowu Mistrzostwo Polski. Tak to się zaczęło już w latach 70. Rok 76, 7, 8. To była grupka ludzi, takich młodych chłopców,
których on co roku ktoś tam się wykluł, prawda? Alfred 77, mimo że byliśmy bliźniakami, ale ja licencję zdałem później, no z różnych powodów. Nie dlatego, że nie nadawałem się do jazdy, ale po prostu zrezygnowałem. Z mojego czasu, rok 78, Maciej Jaworek, Wiesiu Pawlak świętej pamięci, Andrzej Jarząbek, tam jeszcze kilku chłopców, no i ja, to była taka grupka, prędzej Andrzej Huszcza, Henry Golczak, to była taka grupka z tego okresu, koniec lat 70., która tworzyła człon tej drużyny właściwie, no, człon, to był cały zespół chłopców, w granicach 20-23 lat. Tam najstarszym zawodnikiem chyba Stefan Żeromski był. Gdy mistrza zdobywaliście, to miał chyba 27 lat i to był najstarszy zawodnik w tej drużynie. Tak, czytałem książkę Derby Ziemi Lubuskiej i właśnie był artykuł o tym zespole. Cała książka była poświęcona drużynie gorzowskiej i zielonogórskiej i właśnie był urywek, gdzie zespół Falobazu, najmłodszy zespół w historii, który zdobywał Mistrzostwo Polski, jedynym zawodnikiem, który zawyżał średnią wiekową, był 26-letni Stefan Żeromski. 26 lat i ten zawodnik zawyżał nam średnią wiekową drużyny zielonogórskiej. To dzieciaki zdobyły to Mistrzostwo Polski prawie. Tak, ale no to się nie zdarza często. To się bardzo rzadko zdarza, że w pewnym momencie, tylko że ja mówię, to był też ten trener Stanisław Suchacki, który on nie przyjmował mnóstwo adeptów, mnóstwo chłopców, tylko on poprzez rozmowy wywnioskował. Ja też tak, to między innymi nabrałem takie doświadczenia i brałem za jego przykładem, przyjmując zawodników, poprzez rozmowy idzie wywnioskować, kto ma talent, bo to trzeba było wyłapać te talenty do uprawiania tej dyscypliny. I to nie było to, że on przyjmował kilkudziesięciu chłopców, tylko kilku, którym poświęcał więcej czasu. I to była też jeszcze selekcja. Po jednym treningu, po 10 treningach, po 20 treningach było coraz nas mniej. Coraz mniej. I tak na marginesie kończy się jeden trening i tak siedzimy w parkingu i tak głowa spuszczona, czy podejdzie do mnie trener, czy nie. A on przychodzi i mówi, ty Bolek, wiesz co, no niestety, za dużo czasu już ci poświęcam, dużo czasu upłynęło i nie widzę postępów. I ty, Franek, też. I do mnie nie podszedł. Powietrze zeszło, że jeszcze mnie nie podziękował mi za współpracę. No i nigdy mi nie doszło do takiej sytuacji, by mi podziękować. I widziałem, że on mi wierzył, że on we mnie wierzył, chociaż w tej szkółce nie byłem jakimś rokującym zawodnikiem, ale widział, że bardzo chcę. Być może te upadki, które często miałem, widział, że są spowodowane tym, że ja za bardzo chcę, że za szybko chcę. On mówi, Janek, pomału. No i dzisiaj nawet często mi zwraca uwagę, często uwagi zwracał i te dobre, złych praktycznie nie, tylko te złe, to myślę sobie wtedy, że mówię, oj, ciągle do mnie przychodzi, ciągle jakieś ma zastrzeżenia, to chyba długo ta moja przygoda nie potrwa. No jednak nie zdałem licencji i dzisiaj powiem, że mam żal do tego najlepszego trenera w Polsce, że tych uwag w moim kierunku było za mało. Że za mało było słów krytyki w moim kierunku, bo gdybym mnie bardziej krytykował i więcej uwag przekazywał, być może moje osiągnięcia byłyby jeszcze większe i może coś w tym sporcie żużlowym bym osiągnął więcej. Co w dzisiejszej Speedwayu jest to nie do pomyślenia, aby jakiegokolwiek zawodnika krytykowano czy zwracano uwagi. Oni po prostu nie przyjmują tego do siebie. To są wszystkie gwiazdy. Oni są wszyscy idealni. Czego ty ode mnie chcesz?
prawda? A ja mam żal do trenera, że tych uwag i słów krytyki za bardzo w moim kierunku nie kierował, bo mówię, ten wynik byłby lepszy. I tak był wspaniały, ponad 20 lat pięknej kariery, tyle medali, tyle sukcesów. No i teraz takie bardziej szczegółowe te pytania, tutaj ze strony też zielonogórskiej padły. Czy była jakakolwiek szansa, gdy pan poznał swoją miłość życia, panią Mariolę, żeby pan wtedy został w Zielonej Górze, a nie w Lesznie, nie przeprowadzał się do Leszna, bo podobno pan w Zielonej Górze dostał nowe mieszkanie. Tak. Tak, była taka szansa, ale nie ode mnie to zależało. Już żona decydowała, tak? Nie, żona, ona mówi, Janek, ja nic nie decyduję, nasze życie jest tobie podporządkowane. Treningi, wszystko, zawody. Ona zresztą była laikiem, ona nie wiedziała, co to jest sport żużlowy, prawda? Ona nie wiedziała, chociaż jej babcia mieszkała blisko stadionu, słyszała, wiedziała, że są takie zawody żużlowe, ona nie interesowała się, nie ją to w ogóle nie interesowało. Także nie ona decydowała. Czy była szansa? Tak, ale po prostu za bardzo w momencie, kiedy ja już miałem rodzinę, w jednym z, to był 84 rok, te wyniki moje były niezadowalające i mnie, i również działaczy, bo te rozmowy częste były. I do tego stopnia, że poza moją wiedzą wezwano moją żonę, która już była wtedy w ciąży, do klubu na rozmowy. Niepotrzebnie, bo ona o niczym nie wiedziała. A to, że mi tak nie za bardzo szło, po prostu nie wierzono mi. W tym klubie nie wierzono mi, że przyczyna tej słabszej jazdy tkwi w czym innym, a nie w życiu rodzinnym, prawda? Czyli były podejrzenia, że pan przygotowuje sobie jakby grunt do transferu? Nie, o transferach jeszcze w ogóle nie było mowy. Nie. Ja chciałem jeździć i mieszkać w Zielonej Górze. Żona była naprawdę zadowolona. Wiesz co, Janek, jeszcze z jednego powodu bardzo się cieszę, że będziemy mieszkać w Zielonej Górze. Bo ona była parę razy w Zielonej Górze, tam jej rodzina mieszka i widziała to miasto i mówiła, że to naprawdę piękne miasto jest i z tego powodu też się cieszyła, że będzie mogła mieszkać w tym Zielonej Górze i ona plany miała na to miasto już praktycznie do końca życia. Ale właśnie ta sytuacja tego 84 roku zaburzyła te wszystkie plany i moje, i jej. Po prostu gdyby ktoś mi wtedy tam uwierzył, jaki jest powód mojej słabej jazdy i zrozumiał mnie i pomógł mi, na pewno tego wszystkiego dzisiaj tu by nie było. Nie byłoby Rzeszowa i tych innych klubów, tylko na pewno dalej jeździłbym w Zielonej Górze i ta moja kariera tam by się zakończyła. Ale przy takiej jednej z ostatnich, właściwie to ostatnia rozmowa i to było wtedy decydujące, powiedziano mi, że ty jesteś tylko Krzystyniak. Ty więcej, każdy ma swoje granice. Ty masz taki pułap, i ty tego pułapu, pamiętaj, nie możesz przeskoczyć. Ty więcej nie możesz zrobić, bo ty takie masz możliwości. A ja mówię, przecież parokrotnie dawałem wam, pokazywałem, że mogę coś osiągnąć. Chociażby złoty kask. To też jest jedno. Złoty kask i Mistrzostwo Polski to powiedzmy, to jest na równi. Osiągałem jakieś tam wyniki, czyli pokazałem, że ten Krzystyniak może coś osiągnąć. I ja chciałem właśnie na tym poziomie, powiedzmy, tego złotego kasku, tych punktów, jeździć również w lidze. No nie dano mi takiej szansy. Wtedy zdano mi do zrozumienia, że ten Krzystyniak jest tylko na tym poziomie i dalej nie może dalej nie może iść. No i to była moja ostatnia rozmowa i żadne inne już później te rozmowy nie.
Być może jeszcze by, ale mówię, gdyby nie ingerowano w życie moje wewnętrzne rodziny, mojej żony, która, ona była wypłoszona, ona mi tego nie powiedziała po tym spotkaniu w tym klubie, kiedy ją tam wezwano, nie powiedziała. Potem widziałem, że coś ją gryzie i w końcu przy moim takim uporze przyznała się i powiedziała wszystko. I wtedy powiedziałem, koniec, jedziemy do Leszna, bo już w międzyczasie były takie rozmowy tu z działaczami leszczyńskimi. Absolutnie przy pierwszej, przy drugiej rozmowie odrzucałem ten temat. Ja mówię, tym bardziej, że jakieś przejścia w dzisiejszych czasach, to w tamtejszych czasach było to nie do zrozumienia, że jak to można przychodzić do innego klubu, prawda? I w ogóle nie dopuszczałem takiej myśli, ale wtedy po tej sytuacji zaistniałej, przy najbliższej okazji, kiedy to znowu spotkaliśmy się gdzieś tam przy okazji jakichś zawodów w Polsce, no to jak Janek, ja mówię, możemy rozmawiać. Czyli złego, co by na dobre nie wyszło, bo później była Unia Leszno i tytuł mistrzowski 1987-88. Cała seria sukcesów. Też padło takie pytanie, czy wy wtedy, tworząc tak zwany Dream Team znakomitych zawodników, Jankowski, Kasprzak, Krzystyniak, Pawlicki, Baliński Dariusz, Zbyszek Krakowski, wy jadąc na niektóre turnieje, umawialiście się, że dzisiaj ja wygram, jutro ty wygrasz, za tydzień mamy tam herbowy łańcuch, to ty go weźmiesz, to aż do tego stopnia doszło? No, były, ale to były raczej takie różne rozmowy. Żużlową Polską nie, były po Zielonej Górze jadąc na marginesie na turniej do Gorzowa. To był chyba jak, któreś tam lecie zakładów Ursus, zakłady, które były patronackie, patronowały tej dyscyplinie. Tam jechaliśmy i też Andrzej, w trójkę jechaliśmy, Andrzej Kusza, Maciej Jaworek i ja, i uzgadnialiśmy, kto wygra te zawody, bo między innymi za pierwsze miejsce był pocałunek Miss Polonii, pani Zawickiej, zawodnik, który zajmie pierwsze miejsce, prawda, na podium. No i w pewnym momencie Andrzej mówi, słuchajcie, musicie na mnie jechać, ja chcę stanąć na podium, bo wiedział, że taka jest jedna z nagród, prawda? A my tak z Maćkiem, a dlaczego ty? A ja też bym chciał stanąć na podium, ja też. Nie? Oczywiście to wszystko odbywało się w granicach żartów, prawda? No i nie doszliśmy do porozumienia, do samego Gorzowa, na kogo będziemy jechać. No i o dziwo, największym zaskoczeniem było to, że cała trójka stanęła na podium. No ale pocałunek był tylko jeden, tak? Nie, cała trójka. A, no cała to... Cała trójka. Wszyscy wycałowani. Żeśmy pękali wracając z powrotem, tak? Cała trójka stanęła na podium. Obsada była niesamowicie silna. Udało nam się tam zająć całe miejsce na podium. I ten, no to było takie uzgadnianie. Kto ma... W Lesznie też, ale to raczej było na zasadzie żartów. Pod taśmą czy w parkingu każdy już bierze to na serio, poważnie. Jesteśmy kolegami, przyjaciółmi, ale pod taśmą to już nie ma... Nie ma zmiłuj się. Nie ma zmiłuj się. Każdy chce wygrać. A bywało tak, bo chociażby nawet rok 87, pamiętny taki pierwszy turniej mój po odejściu Zielonych, chociaż już jeździłem tam w meczu ligowym, gdzie udało to mi się oczywiście zrobić 15 punktów, tak na marginesie. No i ten turniej, tęczowy kask tak zwany, kiedyś odbywał się. Wszyscy najlepsi w Polsce. Najlepsza szesnastka w Polsce jeździła w tym tęczowym kasku. No i oczywiście jeździło z Leszna czterech zawodników i wszystkie cztery miejsca pierwsze właśnie zajęli zawodnicy z Leszna. No i także udało mi się to oczywiście wygrać z kompletem punktów. Drugi wtedy był Romek Jankowski, trzeci Kasprzak, Baliński był czwarty i chyba nawet, nie wiem, czy Zbyszek Krakowski nie był tam jeszcze gdzieś blisko ale tej grupy. Jest w ogóle turniej żużlowy w Polsce, gdzie pan jak nie wygrał, to przynajmniej stanął na podium. Złoty kask, memoriał Nazimka, memoriał Idzikowskiego i Czernego, memoriał Smoczyka. No tak bym mógł wymieniać. No gdzie pan pojechał? Tam był sukces. To znaczy, tak,
Wtedy nie zastanawiałem się, dopiero później, po zakończeniu kariery, przy okazji, powiedzmy, mycia tych pucharów, bo to wymaga dużego wysiłku i czasu, żeby te wszystkie puchary obmyć co jakiś czas, prawda? No to czasami tam sprawdzam te tabliczki, tu. No, było trochę tego, tak, tych miejsc na podium było, tych pucharów jest około 100. Około 100, nawet tam powyżej 100, no tych memoriałów, no Smoczyka to było powiedzmy 2, tak? Ale na Zimka to było 6, 4 zwycięstwa, 2 drugie miejsce i wielu innych memoriałów, w których to startowałem, udało mi się wygrać. I turnieje też, także nazbierało się tych turniejów indywidualnych naprawdę mnóstwo. W czasie tej długiej kariery, trwającej ponad 2 dekady, był zawodnik w Polsce, z którym pan nie lubił się ścigać? Trudny przeciwnik, świetnie przygotowany sprzętowo, a może lubiący nie zostawić miejsca troszeczkę, trochę pojechać nie fair, albo naprawdę taki mega wymagający? Jak pan spojrzał w program albo na listę startową, och, znowu jest na liście startowej. To znaczy, jadąc na turniej, w tamtym okresie wiadomo było, że wiedziałem, kogo mogę tam spotkać, prawda? Wiadomo, to były turnieje w Polsce, gdzie wówczas zapraszano zawodników, powiedzmy, tych topowych, prawda? I jadąc, powiedzmy, do takiego Gorzowa, Rzeszowa czy do Leszna, wiedziałem, kogo tu mogę spotkać, prawda? Także przyzwyczaiłem się do tego i stres zawsze jest, obojętnie, czy nawet trening, to też człowiek jest lekko zestresowany. Ale czy byli tacy zawodnicy, których się bałem? Nie, bo to jedynie mogłem się bać, że któryś może mi zrobić krzywdę, nie? A to był taki okres, to były takie czasy, gdzie ci wszyscy zawodnicy naprawdę siebie szanowali. W parkingu żeśmy siedzieli, rozmawiali, ale na torze już nie było zmiłuj się i każdy jechał, chciał osiągnąć jak najlepszy wynik. Po prostu nie obawiałem się tego najgorszego, że mogę, że któryś z tych zawodników może mi zrobić krzywdę. Nie, takiej myśli nie było. Jedynie to, że może mnie pokonać, tak? No ale jeżeli ja tu jestem, on jest, to ja też coś znaczę. Tak sobie myślę, no to tak sobie myślę, że on może mnie się też obawia, prawda? On jest człowiekiem, ja jestem człowiekiem. Ja zawsze mówiłem, to nie są jacyś nadludzie, tak? To są zawodnicy, którzy dobrze robią swoją robotę, a ja będę starał im się przeszkodzić w tym wszystkim. I też takie pytanie już chyba pojawiło się nawet kilka razy. Gdyby pan mógł teraz po latach powiedzieć, przyznać, startował pan u boku tak zwanych liderów drużyn na przestrzeni Falubazu, Unii Leszno, Stali Rzeszów. Z kim panu najlepiej się współpracowało na torze, poza torem? I tu padają 3 nazwiska. Andrzej Huszcza, Roman Jankowski, Janusz Stachyra. Z kim mi najlepiej? To znaczy, ja już powiedziałem przed chwilą, że nie było takiego zawodnika, którego bym się obawiał. I nigdy... Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że jadąc na zawody, czy to indywidualne, czy drużynowe, nie, nigdy mi nie przeszło przez myśl to, że on może mi zaszkodzić, bo on najczęściej nie spotykaliśmy, rzadko spotykaliśmy. Ale z tą trójką pan współpracował jakby na co dzień, bo pan reprezentował te kluby z Andrzejem Huszczą, dużo przejechanych okrążeń, z Romanem Jankowskim, czy z Januszem Stachyrą. No i tak na marginesie akurat z tą trójką miałem przyjemność stać na podium parowych mistrzostw Polski, prawda? Z Andrzejem Huszczą dwukrotnie, z Romanem Jankowskim dwukrotnie, z Januszem Stachyrą dwukrotnie, tak? Jeżdżąc w Zielonej Górze, uważałem, że Andrzej Huszcza to jest lider tej drużyny. I to tak było. Jeżdżąc w Lesznie, miałem tutaj kilku liderów. Kasprzak, Jankowski, Okoniewski i jeszcze inni. Ja zawsze byłem, powiedzmy, tam obok, tak? Idąc do Rzeszowa, dla mnie liderem tej drużyny był Janusz Stachyra.
Ja nigdy nie próbowałem rywalizować z tymi zawodnikami. Nigdy nie próbowałem i nigdy się nie zastanawiałem, nigdy nie chciałem za wszelką cenę, aby być lepszym od nich. Po prostu chciałem, w sporcie żużlowym chciałem robić to, co lubię robić najlepiej, tak? I to w jakiś sposób wychodziło. Lepiej, gorzej, ale nigdy nie miałem jakoś żalu czy jakiegoś zmartwienia, że oni byli lepsi. Nie, po prostu oni byli lepsi, tak? A to, co ja robię, to mi wystarczy. Panie Janku, to teraz taki przywołam temat, który też był tutaj w tych takich internetowych naszych rozmowach wielokrotnie poruszany. 22 lipca 1988. Pamiętny mecz w Bydgoszczy. Polonia Bydgoszcz, Unia Leszno. Unia przyjechała po zwycięstwo. Już pewnie pan wie, do czego zmierzam. Tak. Tam chyba 11 wyścig. Ryszard Dołomisiewicz, Jacek Gomulski, jeśli dobrze pamiętam, po stronie bydgoskiej, Jan Krzystyniak i chyba Zbyszek Krakowski po stronie leszczyńskiej Unii. No i walka zacięta. To do dzisiaj, drodzy państwo, można sobie odtworzyć na YouTubie. To Polonia Bydgoszcz komentował Jurek Matuszak, speaker, do dziś speaker na bydgoskim stadionie. Pojedynek piękny, no ale to, co się wydarzyło później, to powiem szczerze, bym pana nie podejrzewał o to, jak pan opowiada. To były tak duże emocje, tak duże nerwy. Drodzy państwo, ten wyścig można sobie obejrzeć, można sobie przypomnieć, ale co tam się wydarzyło po wyścigu? Czy to faktycznie pan kopnął do Dołomisiewicza? I to jest najgorsze w tym wszystkim, że jest tylko pokazany ten bieg, prawda? A ja często tam różnych tam reporterów, fotoreporterów pytam, czy macie dalej jakąś taśmę, co się działo za linią mety. Na materiale filmowym widać tylko, że przejechaliście i pan przejechał jakby chyba obok, ale czy kopnął, czy nie kopnął, nie widać. Dlatego dzisiaj pytam po latach, bo już pan może powspominać, a Dołomisiewicz wtedy spadł z tego motocykla, on był po kontuzji. On nie po kontuzji, on miał złamaną nogę, on jechał za złamaną wtedy nogą. Tak naprawdę nie powinien być dopuszczony do tych zawodów, prawda? Jeżeli tak było faktycznie, jeżeli miał tą nogę złamaną, to który lekarz dał zgodę na starty zawodnikowi w meczu ligowym? Ale wie pan, nieraz wynik przysłaniał wszystko tak, w tamtych czasach. Tak, to prawda, ale no, tak naprawdę nie powinien jechać, tak? No zgoda. Nie powinien. I dlatego pytam często, czy ktoś ma wyraźnie pokazany ten moment, który wszyscy, większość, co niektórzy tam mnie potem osądzali za to. No nie ma akurat tego, no nie widać tego dokładnie. Ja mówię, żeby doszło do takiego incydentu, to musiało być duże zamieszanie na torze, prawda? Żeby do takiej sytuacji doszło. Tak jak tu pan mówił, walka na torze trwała do ostatnich metrów, tak? Niemalże równo wpadliśmy na metę. Ryszard Dołomisiewicz blokował, robił wszystko, w granicach tam, kogoś tam z przodu pilotował, tak. I wiadomo, że ciągnęliśmy tym gazem do samego końca, prawda? Nawet Rysiu może szybciej zamknął, a że w Gorzowie wjazd do parkingu jest na łuku, przepraszam, w Bydgoszczy, jest na łuku, to trzeba było czasami przejechać, minąć ten wjazd i zawrócić, żeby wjechać do tego parkingu. I Rysiu Dołomisiewicz zrobił ten ruch szybciej, a że równo wpadliśmy na metę, jechaliśmy obok siebie, no pół metra, metr. I Rysiu ten ruch zrobił gwałtowny, żeby zawrócić, a ja, żeby w niego uderzyć, odbiłem szybko w bok. Nie uderzyłem go, nie dotknąłem go w żaden sposób i zawróciłem. Patrzę, on leży na torze. No mówię, no co się stało? I wjeżdżam do parkingu, no i wtedy zostałem zaatakowany dość mocno przez służbę ochrony tam tego parkingu, no i przede wszystkim co niektórych działaczy bydgoskich. Dość tak mocno, że zwalono mnie z motocykla, prawda? Całe szczęście, że kask miałem wtedy na głowie i kombinezon. To te powiedzmy
ataki nie były tak bolesne. No, poszedłem do parkingu, do swojego boksu i nie wiedziałem cały czas, co się stało, dlaczego doszło do takiej sytuacji już w parkingu. Nie? No, nagle słyszę, że uderzyłem w dom Misiewicza, jadący zawodnik ze złamaną nogą, że odnowiła się kontuzja. No nie wiem, za nie mówiłem i do końca zawodów się nie odezwałem. Siedziałem w kącie, w boksie. Został pan wykluczony do końca do meczu. Do końca zawodów zostałem wykluczony, Unia tak. Tam jeszcze walczyła, ale przegrała 46-44 ten mecz? Tak sobie myślę, że to pewnie był jeden z metodów walki o wynik tego meczu. Tak? Jeżeli Krzestyniaka wyeliminujemy, no to mamy tu już jednego konkurenta mniej, prawda? Tak sobie myślę. I zostałem wykluczony do końca zawodów. Tak, było. Dostałem pół roku, zostałem w zawieszeniu, no w zawieszeniu na pół roku, tak? Także była taka kara. A tam podobno sam wyjazd ze stadionu w Bydgoszczy wtedy i policja was eskortowała poza rogatki miasta, bo było ciężko, bramy zablokowane, kibice się rzucili w stronę parku maszyn, nie mogli panu wybaczyć, a to wyszło jak wyszło. No tak. No gdyby powiedzmy nie rozdmuchali tego, tą sytuację całą, tam w tym parkingu, gdyby się nie to działo i sędzia nie wykluczył mnie, no nie wiem, czy on w ogóle widział to zdarzenie, bo sędzia najczęściej po zakończeniu biegu to próbuje tam te sprawy tam powiedzmy papierkowe załatwiać, a nie oglądać wjazd zawodników do parkingu, prawda? No a sędzia po całym tym zdarzeniu, można się domyśleć, że za czyją to było namową, ta decyzja taka została ogłoszona. To sędziował ówczesny sędzia, pan Włodzimierz Kowalski z Zielonej Góry. Ale tutaj właśnie na tym zdjęciu jesteście razem w reprezentacji Polski, Dołomisiewicz, Krzystyniak i ta cała plejada żużlowych gwiazd. Jak później wasze kontakty się układały? Takie międzyludzkie, po prostu. Absolutnie dobrze i do dzisiaj się tak układa, jeżeli gdziekolwiek mamy możliwość spotkania się, a często takie spotkania są organizowane przy okazji tam Grand Prix w Gorzowie czy Memoriał Jancarza. Chłopcy Stasiu Maciejewicz, Boguś Nowak i Marek Towalski organizują takie spotkanie zawodników z tamtych czasów. No, między innymi Rysiu Domowiszewicz też jest, także często się spotykamy i wtedy po tym zdarzeniu również żeśmy się spotykali i nigdy nie mieli do siebie żadnych jakichś tam animozji, żalu, że do takiej sytuacji doszło. Czyli to taki element widowiska troszeczkę. No może element widowiska, nic tam nie było zamierzone. Także nie, no, obojętnie jaki by to nie był zawodnik w Polsce z tamtego czasu, my się dzisiaj spotykamy, rozmawiamy i dlatego też tak spotykając się z tymi zawodnikami, tak mówimy, czy patrząc na tych zawodników dzisiejszych, ty sobie wyobrażasz takie spotkanie za 10-20 lat tych zawodników dzisiejszych, za głowę się łapią. Że to niemożliwe. Że jest to niemożliwe, bo dzisiaj to wszyscy to są wręcz wrogowie dla siebie i to idzie odczuć i zauważyć na tym, co się dzieje na torze i w parkingu. Panie Janku, w kwestiach sprzętowych w tych dawnych czasach, w tych latach 80., 90. już nieraz pan wspominał w wywiadach, że z jedną zębatką pan jeździł po Polsce, bo nie żonglował pan przełożeniami, tylko pan po prostu wygrywał. Ale ja tak sobie przejrzałem zdjęcia sprzed lat. Pan bardzo długo jeździł na Jawie, gdzie już były modne, no już pomijam fakty Godenów, ale GM-y rządziły w całym kraju, tutaj na żużlowym podwórku w Polsce. A pan na tej Jawie i w Lesznie, i tu w barwach Stali Rzeszów. Co ta Jawa miała w sobie? O co tu chodziło? Był pan pewnie jednym z nielicznych wtedy zawodników stopu, który jeździł na Jawie. Był to, jak to można powiedzieć, mocny silnik. Był to mocny silnik. GM był bardziej delikatnym. Bardziej elastycznym. I to pozwalało mi, że ja mogłem jeździć na jednej zębatce
i nie mieszać tam tymi ustawieniami, jak to dzisiaj się mówi, tymi przełożeniami, ustawieniami, tylko również można było manewrować gazem. Robiłem silnik jak najmocniejszy się dało. Każdy z mechaników taki silnik mi robił i on po prostu mnie słuchał, reagował na gaz, na manetkę gazu, gdzie zamiast założyć mniejszą zębatkę, ja dawałem mniej gazu, prawda? Efekt jest ten sam. Jeździłem, tak jak pan powiedział, jeździłem całe życie na jednym przełożeniu. Silnik, który był po remoncie, czy dostawałem nowy jakiś silnik, to dopracowywałem do takiego momentu, aby można było jeździć na tym jednym przełożeniu, aby po prostu on mnie słuchał. Ten silnik musiał mnie słuchać, a nie wkręcać gaz, jak to się mówi, do dechy i masz myśleć za mnie, bo tak to dzisiaj wygląda, że ten silnik ma myśleć. Te ustawienia, te przełożenia, masz za mnie myśleć i najlepiej zawozić do zwycięstwa. A sama technika startu, bo ja tak przypominam sobie, pan tak specyficznie troszeczkę startował, nogi do przodu, mocny docisk kierownicy, no i to przynosiło efekty. Kto pana tego uczył? To było trzeba obciążyć tak bardzo ten motor, docisnąć, żeby on poszedł po tym, a nie jechał, jak to niektórzy teraz mówią, do nieba? To znaczy może moja technika startów tego wymagała, właśnie to manewrowanie tym gazem. Ja startowałem na niewielkim gazie, na minimalnym gazie, a wiadomo, startując na niewielkim gazie, ten motocykl, powiedzmy, zazębia, przykleja do tej nawierzchni i szarpie do góry, prawda? U mnie było tak, że puszczałem sprzęgło, nie tak, czasami się zdarzało, kiedy już sytuacja tego wymagała, po sprzęgle iść, ale u mnie było puszczanie sprzęgła i drogi powrotnej nie ma. Trzeba było na starcie usiąść tak, z takim gazem wystartować, żeby po prostu już nie myśleć o sprzęgle, prawda? Aby eliminować ten element na starcie. No i ta technika w jakiś sposób dawała efekty, prawda? Pozytywne często, że udawało mi się to wygrywać. Często co niektórzy próbowali startować, ale przy jego technice to nie zdawało egzaminu, chociaż w dzisiejszych czasach można było potem zauważyć, że co niektórzy zawodnicy tak próbowali startować, chociażby sam Nicky Petersen, prawda? Często się mówiło, jak startował Nicky Petersen, technika startu, taka Nickiego Petersena to było, nie? Chociaż ja już to właśnie wprowadziłem w latach 80. W Lesznie dwa tytuły mistrzowskie i pan pakuje się, przeprowadza do Rzeszowa i tu już nie pytam dlaczego, co, jak, tylko chciałem zapytać, bo to też padło ze strony rzeszowskich kibiców, czego brakowało wtedy Stali, bo twierdzą, że niczego, bo były pieniądze, było zaplecze techniczne, była dobra drużyna, dobrzy zawodnicy, był dobry majster, pan Piela, było wszystko. Czego zabrakło, że nie zdobyliście Mistrzostwa Polski, nie byliście tą siłą wiodącą w polskim żużlu? Tak jak pan tu powiedział, tam niczego nie brakowało, bo tam nie był tylko Rysiu Piela, bo to był mechanik, który się też mną opiekował, prawda? Tam było trzech mechaników w klubie, w żadnym innym tego tak się nie zdarzało, żeby trzech zawodników przygotowywało sprzęt. Mechaników, ale tutaj jeszcze chodzi o to zaplecze. Niektórzy twierdzili, że no zakłady tam stały za wami w WSK. Ta technologia, technika, tak. To wszystko było można wykorzystać. Tak. Rzeszów miał wszystko, tylko nie miał Mistrzostwa Polski. Tylko nie miał wyniku, tak. No tak jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, trzeba wyłonić taką grupę chłopców. No nie wszyscy mają predyspozycje. Jedni mają, powiedzmy, lepsze predyspozycje, inni gorsze. No i na nieszczęście
tych warunków, jakie tam było, no nie było takiej grupy chłopców, którzy mogliby sobie poradzić z przeciwnikami na torze. No, była grupka, którzy próbowali, ale no nie wszystkim się to udawało. A to też można nieraz było zobaczyć, bo czasami mój sprzęt zdefektował, prawda? Na inne zawody czasami jechałem, nawet na motocyklu kolegi, który w lidze robił powiedzmy 2-1 punkt, a ja pierwszego z brzegu brałem kolegi, pożyczałem od niego motocykl i jechałem na takie zawody. No i udawało mi się często wygrywać nawet na te zawody na tym silniku, czyli widać było, że brak umiejętności, sprzęt jest. Potem zaprzestałem pożyczać, bo to niedobrze było dla tych chłopców, prawda, którzy no narzekali, a jednak można było na tym sprzęcie, być może akurat, bo często mówią, że silnik musi być dopasowany do zawodnika i być może akurat takie szczęście miałem, że na który siadłem, to ten silnik mi pasował, prawda? Oczywiście nie do końca pasował, bo musiałem go ustawić po siebie. Jeden start i wiedziałem, co właśnie zrobić, a często było tak, że jadąc na dane zawody, ustawiałem ten silnik już w warsztacie. W warsztacie przed wyjazdem wiedziałem, co może mnie zastać na tym torze. Żaden tor nie był zaskoczeniem, prawda? Zresztą czy twardy, czy przyczepny, obojętnie jaki, nie było to zaskoczenie. Bo tak troszeczkę też było jeszcze w czasach Unii Leszno, gdy Unia tak troszeczkę się utarło, jechała na mecz do Bydgoszczy, gdzie tor był różny, mówiąc delikatnie. Krzysztyniak tam jechał w tych warunkach. Nie wszyscy zawodnicy sobie radzili Unii. To znaczy, jeżeli już mamy tamte czasy wspominać w Unii, to taki pierwszy mecz właśnie, który też może troszeczkę przyczynił się do tego, że musiałem odejść z tego Leszna, prawda? No ale to był mecz w Toruniu, nie Bydgoszczy, a właśnie Toruniu, gdzie zajechaliśmy, opady deszczu. No i przy wjeździe do parkingu przez tunel widzimy, jak tam jakieś ruchy są wykonywane, ciągnikowe maszyny rolnicze, a okazało się, że jeden z ciągników zagrzebał się po prostu na tym torze, drugi stojąc na płycie ściągał ten ciągnik, bo nie miał siły wygrzebać się z tego błota. I wy za chwilę błota. Tam mieliście się ścigać. Tak, tą dziurę zasypano tym żużlem, przyklepano, oczywiście sędzia dopuścił do zawodów, zresztą kiedyś nie było takiej sytuacji, nie ma zawodu ze względu na jakieś tam opady deszczu, czy jakieś nierówności, czy tor niebezpieczny. Nie, tor był, każdy tor się nadawał do jazdy i sędzia mówił, tor jest taki, jest, jeździmy na tyle, na ile pozwalają warunki torowe i na ile pozwalają wasze umiejętności. Panie Janku, co miała dziura w Toruniu na torze do tego, że pan musiał odejść z Unii Leszno, jak pan tu wspomniał? Pan widzę, zaczyna drążyć ten temat. Nie, nigdy chyba tego nie powiem, bo mógłbym zaszkodzić komuś, powiedzmy, a to też jest legenda tego klubu. Panie Janku, żeby nie było tak pięknie, to na krajowym podwórku pan był, jak to dzisiaj mówią, mega żużlowcem, ale te międzynarodowe starty kończyły się różnie. I tu zapytam o finał kontynentalny, bo to było wtedy, w tamtych czasach, jakby szczyt takich marzeń, bo z tego się wyjeżdżali się do finału światowego. Pan startował w Loningu, pan startował w Poking, no bez sukcesów. Co, to było takie zderzenie z tym światowym żużlem? O co chodzi? Dlaczego zawodnik, który jest w Polsce, tak, klasa krajowa, jedzie za granicę, no i tam są problemy? Pamiętamy czasy, gdzie na całym świecie jeżdżono tylko na jawach, prawda? Gdzie jeżdżono na jawach dwuzaworowych. No i wtedy Polska w tym speedwayu, żużlu światowym istniała.
zawodnicy stawali na podium mistrzostw świata, zdobywali drużynowe mistrzostwa świata, ale to tylko wtedy, kiedy sprzęt był wyrównany. Tak? Była, powiedzmy, jedna jawa. W momencie, kiedy do głosu doszły silniki wyprodukowane na Zachodzie, ten świat nam odskoczył, prawda? My dalej jeździliśmy na jawach, na standardach tak zwanych, a Zachód już jeździł na Wesleya. Tam co niektórzy polscy zawodnicy, którzy mieli możliwość startu za granicą, jeździli. No to oni dalej jakoś utrzymywali kontakt, rywalizację z tym Zachodem. Ale większość zawodników jeździła, powiedzmy, na tym standardzie komunistycznym. I jadąc na zawody, jeszcze była taka historia, że przyznawano zawodnikom ogumienie, tak, opony, które leżały po 2-3 lata i więcej w magazynach w Warszawie. Jadąc eliminacje światowe, to wtedy przyznawano nam takie ogumienie, ale takie ogumienie po roku, po 2, po 4 latach nie nadawało się do użytku. Nie, no, to było wręcz tak twarde, że można było usiąść na tej oponie, ona się nawet nie zagięła. I my mieliśmy na tym ogumieniu jechać, robić wynik, prawda? No to jeździliśmy na tych standardowych barunkach, jakie jeżdżono, na których to jeździło się na polskich torach i w polskiej lidze, bo na świecie już praktycznie na tym nie jeżdżono. Jeżdżono na Dunlopach, Carlajach, Pirelach różnego rodzaju ogumieniu, gdzie tamto ogumienie wręcz łapiąc za to ogumienie, to ręka się przyklejała. Przyklejała. Taką to ogumienie miało przyczepność do nawierzchni. No i jadąc na takie eliminacje światowe, na imprezy światowe, to już nawet był okres, gdzie Węgrzy nas wyprzedzali, bo oni już mieli kontakt, mieli możliwość zdobycia tych opon, powiedzmy, tych silników, tych wkładów silnikowych, które wtedy można było do tych silników, tylko że to były tak duże pieniądze, że polskie kluby czy polskie władze nie było stać na to, aby nas zabezpieczyć to samo, na czym jeździ świat, prawda? Bo do dzisiaj twierdzę, że umiejętności polskich zawodników w tamtym okresie były dużo większe aniżeli tego świata. Naprawdę były dużo większe. No, chociaż mamy przykład, kiedy teraz w ostatnich, powiedzmy, latach, kilkudziesięciu lat sprzęt się wyrównał, no i Polacy są, tak, prawda? Kiedy ten Polak ma możliwość zdobycia tego sprzętu takiego samego, jakim jeździ Anglii, jakim jeździ Duńczyk, Szwed, prawda? I już nie ma takiej przepaści, jak było to właśnie w tych czasach, kiedy jeździłem. Wy dostępu nie mieliście, a czy takie wojaże po Europie wtedy, w tamtych czasach, to była dla was zawodników atrakcja? Czy to była tylko atrakcja turystyczna? Jak to wyglądało, jak wyjeżdżaliście? Różnego rodzaju eliminacje, tak, mistrzostw świata, gdzieś tam do Niemiec, do Włoch, a może było, tu za wschodnią granicę? To było takie swojego rodzaju taka nagroda. Robiąc dobry wynik w kraju, miałem możliwość wyjazdów za granicę, prawda? Powołany do reprezentacji, powołany do eliminacji, tam do tych mistrzostw świata. I to był jedyny sposób wyrwania się z tego padołu tutaj, prawda? Wyrwania się z tego kraju, z tej szarzyzny i zobaczenia innego świata. To dzięki temu żużlowi, ja zawsze mówię, nawet dzięki komunie ja jeździłem na żużlu, prawda? Bo komuna dała mi szansę wtedy, przyznała, bo dzisiaj wtedy no, nikogo nie byłoby stać wyjechać. Tak Marek Cieślak na marginesie też mówił, że dzięki komunie zobaczył świat. Ja dzięki komunie też ten świat zobaczyłem, bo te wyniki, które tu robiłem, wystarczyły. Otwierały drogę jakby. Otwierały drogę, tylko to te wyniki można było osiągnąć w kraju.
Na świecie, na zachodzie nie istnieliśmy za bardzo. Praktycznie to było niemożliwe, aby walczyć z całym tym zachodem. Chociaż nie ukrywam, że już w momencie, kiedy wchodziły takie Godeny, miałem możliwość nawet w Zielonej Górze takiego Godena dostać, no było wiadomo, że nie wolno było zaglądać przez 100 biegów do tego silnika. Nie wiadomo, co tam w środku się działo. A to, że ty kiepsko jedziesz, to jest tylko twoja wina, bo ty nie potrafisz jeździć, prawda? Ale tak, na takim Godenie roku 85 był jakiś memoriał. W Austrii z Polski zostało wytypowanych 3 zawodników. I ja miałem też akurat przyjemność w tym turnieju jechać. I tam jeździł cały praktycznie Zachód, z Duńczykami, z Włochami, z Węgrami, z Czechami, którzy to przewodzili, Szwedami. I udało mi się taki turniej właśnie z tym Zachodem wygrać. To dość ciekawa historia, ale nie wiem, czy to... Proszę. Bo, jadąc, wiadomo, też mieliśmy przyznane ogumienie, bo nie było takiego ogumienia, żeby tam... Na tych torach, na tych barunkach, jak już mówiłem, radzić sobie i na trening, żeby tam, bo mieliśmy możliwość potrenowania przed tym turniejem, założyłem taką karlaję, którą w warsztacie w Zielonej Górze gdzieś tam znalazłem na stercie opon. Karleję, którą jeszcze ponacinałem, mówię, tą pojadę na trening, zobaczę. Tylko tak sobie potem myślę, co ona mi daje, jeżeli potem będę musiał założyć tą barunkę. No ale mówię, no nic, przynajmniej będę miał możliwość sprawdzenia, chociaż na treningu, na tej już zjechanej Karlei, prawda? A było jak było, przerwa między tym treningiem a zawodami była około 2 godzin, żeby po prostu przygotować sobie ten sprzęt. No i ja do bagażnika po te opony nowe, barumy i widzę, że ich nie ma. Nie ma tych opon. I nie ma możliwości gdziekolwiek kupić. Zresztą nie byłoby mnie stać, bo wiemy, że jak bardzo drogie to były opony. Ale nie ma opon, bo co? Bo był złodziej? Bo... Nie wiem. Po prostu podnoszę klapę w bagażniku i tych opon nie ma. I co ja mam zrobić? Wycofać się z tego turnieju? Bo nie mam opony, prawda? Tam była na drugim motocyklu zjechana barumka, a tutaj już szmata ta Karlaja. No i co zrobić? Mówię, ryzykuję, jadę. Jeszcze bardziej ją ponacinałem. No i o dziwo właśnie na tej Karlai, tor był potwornie twardy, na tej Karlai, na tym już praktycznie na tych szmatach udało mi się ten turniej wygrać. Na jednej oponie, łysce już kompletnie, ale widać te warunki torowe, jakie były. Był czerwony tor, tak twardo, że jak to się mówi w Formule 1, te sliki są, im gładsze, tym lepsza przyczepność. Być może to spowodowało, że ta opona i ten Goden, gdzie tam pozakładałem chińskie przełożenia, po prostu trafiłem 6 w totolotka. Polak potrafi. No i na tej łysej gumie, która już też miała swój wiek i praktycznie łysa, bo udało mi się taki turniej wygrać, ale no mówię, no te przełożenia nie wchodziły w rachubę, bo nigdy nie miałem problemu w parkingu, co założyć, prawda? Jeździłem na jednej zębatce, drugą zębatkę oczywiście brałem taką samą w razie W, w razie gdyby nastąpiło jakieś uszkodzenie, na której jeżdżę, mógłbym założyć sobie inną, ale innych nie woziłem. A te wyjazdy zagraniczne w tamtych czasach, wiadomo jaka była sytuacja w Polsce, to przed takim wyjazdem pan siadał z żoną i pisaliście listę, co trzeba kupić, w jakim tam sklepie co przywieźć, trochę proszku, czegoś, telewizor i takie sprawy? Nie. Bo to różne legendy, pamiętam, krążyły. Tak, na pewno tak, ale przecież wiadomo było, że jeżeli jakiś tam pieniądz się zarobiło, a jeżdżąc na zachodzie, wiadomo, że ta przebitka była dużo większa, chociaż w tamtych czasie, w tamtym okresie, my żeśmy fizycznie nie otrzymywali tych pieniędzy, prawda? Tylko otrzymywaliśmy 30% z tego, cośmy zarobili.
30%. No ale to wystarczało właśnie na takie zakupy tego typu, co pan tutaj powiedział. Jakieś portki, jakiś proszek, jakieś ubranka dla dzieci. I wszystkie te zarobione pieniądze były przeznaczane właśnie na ten towar, o którym tutaj wspomnieliśmy. Także to ten wyjazd... I to była taka jedyna zapłata, nagroda za ten wyjazd, bo tak jak powiedziałem, finansowo nie były to wielkie pieniądze. Dopiero wyrównywane nam tutaj było w kraju, w złotówkach, ale oczywiście nie w przeliczniku czarnorynkowym, tylko w przeliczniku bankowym. Nie? Czyli to były praktycznie śmieszne pieniądze. Nawet na kawę nie starczało niejednokrotnie. Rozmawialiśmy o Falubazie, o Unii Leszno, o Stali Rzeszów. Później pan jeszcze startował w Pile, w Ostrowie. To już... Przy następnej okazji powspominamy, bo ten czas nas troszeczkę goni. Ja tylko jeszcze tak na koniec zapytam o życie za metą, bo to też jeden z naszych cykli. Dzisiaj pan Jan Krzystyniak to już emerytura. Emeryt. I jak? O dziwo, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury byłem mile zaskoczony, bo... No na pewno, jak to większość żużlowców, a właściwie wszyscy mówią, że za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć, ale do czasu, kiedy mi przyznano tę decyzję, byłem naprawdę pesymistycznie nastawiony do wysokości tych świadczeń emerytalnych, gdzie przy kompletowaniu tych wszystkich dokumentów do robienia tego całego kapitału, w ZUS-ie już mnie przygotowano do tego, że będzie to mizerna emerytura, więc do momentu, kiedy przyznano tą samą emeryturę, nastawiałem się pesymistycznie. Nie optymistycznie, tylko pesymistycznie, że to będzie taka głodowa ilość. No ale otrzymałem troszkę więcej, aniżeli sobie wyobrażałem, także... Mówię, no, żeby tak super żyć, to na pewno, zresztą kto dzisiaj jest zadowolony swojej emerytury, bardzo mały procent emerytów. Panie Janku, powinienem o to zapytać na samym początku, bo to jest najważniejsze. Pytam na koniec i to jest najważniejsze. Zdrowie, jak zdrowie? Bardzo dobrze, dziękuję. Zdrowiem cieszę się. Dużo ruchu, no i od powiedzmy paru lat, trzech, czterech lat nie muszę chodzić do lekarza, nie muszę brać żadnych lekarstw, czuję się bardzo dobrze. Oczywiście duży tutaj wkład mojej córki Agnieszki i żony, które przekonały mnie do tego i pilnowały na początku, żeby powiedzmy żywność, witaminy, i w ten sposób doprowadziłem się wręcz do idealnego stanu, bo wyniki robię co rok i powiedzmy 5-10 lat temu te moje wyniki były makabryczne. Dzisiaj mam wręcz idealne. Cieszymy się bardzo, dlatego tak jak już na początku wspomniałem, Krzystyniak z Żużlowego Toru i Krzystyniak, jak to pan powiedział, emeryt. Panowie, wy się w ogóle nie różnicie. No może tylko tym, że tutaj ważyłem 75 kg, a dzisiaj może nawet niecałe 60. Ale to nie jakakolwiek, że się próbuje odchudzać, ale jest choroba, na którą nie ma lekarstwa. Jest choroba, na którą nie ma lekarstwa i ta choroba chwyciła mnie 12 lat temu. W parę dni straciłem kilka kilogramów. No i ta choroba trwa do dzisiaj, także nikomu tego nie życzę, no ale to już. Znamy temat, a kto z Państwa nie zna i chciałby poznać, zagłębić się, jak już wcześniej wspomniałem, odszukajcie rozmowę z panem Jankiem Krzystyniakiem na YouTubie, magazyn Żużel, tam dwuczęściowa, długa rozmowa i tam między innymi o tej sytuacji. A dzisiaj pięknie panu dziękuję, panie Janku, za spotkanie. No i już dzisiaj się umawiam z panem na kolejne wspomnienia za jakiś czas. No i tak jak już wcześniej mówiłem, że to była piękna ta kariera, 20 ponad
20 lat żużlowego ścigania z wielkimi sukcesami. Lata 80, również 90. Bardzo dziękuję za zaproszenie i na pewno, jeżeli takie będzie następne, a mam nadzieję, że będzie, na pewno nie odmówię, bo każdy temat i kontakt z ludźmi, bo przecież pana też pamiętam z parkingu z lat 80. i spotkanie z ludźmi z tamtego okresu, to dla mnie wielka przyjemność. Pięknie, dziękuję. Dziękuję Drodzy bardzo. Państwo, dziękujemy bardzo. Jan Krzystyniak dzisiaj był naszym gościem. Jan Krzystyniak, żużlowiec Falubazu Zielona Góra, Unii Leszno, która w tym roku obchodzi jubileusz 85-lecia. Żużlowiec Stali Rzeszów, Polonii Piła i Ostrowi Ostrów Wielkopolski. A ja jeszcze na koniec tylko dodam, już taka troszeczkę komercja. Zaglądajcie na nasz portal magazynżużel.pl. Oglądajcie, odwiedzajcie nasz sklep. Szczegóły znajdziecie na planszach. Tam spory wybór różnych gadżetów żużlowych. Jest także kawa, inne drobiazgi. Bądźcie z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki magazynu Żużel. A za dzisiaj pięknie dziękuję.